Mówi się, że rodzina jest najważniejsza, najmocniejszy filar, na którym opiera się nasze życie. To oaza miłości, bezpieczeństwa, a przede wszystkim szacunku. Niestety te przekonania są zbyt często korygowane przez smutną rzeczywistość, w której rodzice, zwłaszcza matki, padają ofiarami okrutnego traktowania ze strony dorosłych dzieci. Dotychczas umieszczałem nagrania w kontekście matczynej rany, z którą trafiały do mnie na sesję dorosłe kobiety. Tym razem, zainspirowany jedną z moich klientek, spojrzał na temat relacji córka-matka od strony krzywdzonej matki przez dorosłą córkę. Jak się okazuje, istnieje pewne tabu wokół tematu krzywdzenia matek przez dorosłe córki. Temat ten jest często przemilczany ze względu na złożoność problemu. Tradycyjnie mówi się, że to rodzice powinni chronić dzieci, ale co się dzieje, gdy to rodzic wymaga ochrony? Czasami na skutek emocjonalnego zaprogramowania lub psychologicznej manipulacji matki stają się ofiarami toksycznego traktowania przez własne córki, również synów. Jednak ponieważ zajmuję się w swojej pracy przede wszystkim linią żeńską, dlatego skupię się na relacji dorosła córka i matka. Matki jako biologiczne źródło miłości i opieki mają naturalne pragnienie, aby dbać o swoje dzieci, nawet gdy te dorosną. Tym samym są skłonne do wypierania dowodów na okrutne zachowanie swoich córek, tłumacząc je problemami emocjonalnymi, stresem dnia codziennego, a czasem nawet wadami swojego charakteru. Temat ten jest jeszcze bardziej skomplikowany, kiedy uświadomimy sobie, że w wielu przypadkach taka toksyczna dynamika jest wynikiem długotrwałego wzorca, który zaczyna się już w dzieciństwie. Córki, które dorastają, obserwując toksyczne lub przemocowe zachowanie w swoim rodzinnym domu, mogą naśladować te wzorce w dorosłym życiu, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Tradycyjnie oczekuje się, że córki szanują i pielęgnują swoje matki, troszczą się o nie. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, często zdarza się odwrotnie. Mimo że jest to temat pełen emocji i niezrozumienia, musimy pamiętać, że przemoc w rodzinie nie zna granic wieku, płci, statusu społecznego czy ekonomicznego. Złożoność tego problemu staje się jeszcze bardziej widoczna, kiedy rozważymy koncepcję antywzorca. Często matka, która sama była krzywdzona przez swoją matkę, stara się za wszelką cenę nie popełniać tych samych błędów. Mając dobre intencje, daje swojej córce to, czego nie dostała od swojej matki, tworząc antywzorzec. Może to prowadzić do nadmiaru miłości, ochrony i troski, co z kolei stwarza ryzyko utworzenia modelu, który staje się równie szkodliwy, co pierwotne, krzywdzące zachowania. Takie działania mogą prowadzić do sytuacji, w której córka odwraca się od matki, a czasem zachowuje się wobec niej toksycznie. Ta toksyczna pętla może przetrwać wiele generacji, jeśli nie zostanie zidentyfikowana i przecięta. Zrozumienie i ujawnienie tych niezdrowych dynamik jest pierwszym krokiem do ich zmiany. Matki, które doświadczają różnych form przemocy od swoich dzieci, powinny zdobyć się na odwagę, by porozmawiać o swoich doświadczeniach i szukać wsparcia. Są one kluczem do zrozumienia, że miłość matki, choć potężna, nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie manipulacji czy przemocy. Przemoc dorosłych córek wobec matek może przyjmować wiele różnych form. Oto kilka przykładów. Przemoc emocjonalna może obejmować ciągłe krytykowanie, poniżanie lub wyśmiewanie matki. Może to również obejmować manipulację uczuciami matki, aby zmusić ją do robienia tego, co chce córka. Przemoc fizyczna. Mimo że może to być mniej powszechne, niektóre dorosłe córki mogą stosować przemoc fizyczną wobec swoich matek. Może to obejmować uderzanie, szarpanie czy popychanie. Przemoc ekonomiczna. Obejmuje wykorzystywanie finansów matki bez jej zgody, manipulowanie nią, aby dawała pieniądze, albo utrudnianie jej dostępu do jej własnych środków. Izolacja. Dorosłe córki mogą próbować odizolować swoje matki od przyjaciół, rodziny czy społeczności, aby zwiększyć nad nią swoją kontrolę. Przemoc werbalna może obejmować obraźliwe słowa, krzyki, groźby lub inny rodzaj agresji słownej. Zaniedbywanie. Dorosłe córki, które są odpowiedzialne za opiekę nad starszymi lub
niesamodzielnymi matkami mogą zaniedbywać ich podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, higiena osobista czy opieka medyczna. Zachowania toksyczne nie zawsze muszą być otwarcie agresywne. Czasami mogą przybierać bardziej subtelne formy, które są równie szkodliwe. Oto kilka przykładów takich zachowań. Manipulacja psychiczna, która prowadzi do kwestionowania rzeczywistości matki, jej pamięci czy percepcji. Dorosła córka mogłaby na przykład zaprzeczać faktom lub zdarzeniom, które matka pamięta, twierdząc, że to nigdy się nie wydarzyło lub przecież zawsze tak było. Stałe narzekanie, niezależnie od sytuacji, może być formą toksycznego zachowania. Tego rodzaju negatywne postawy mogą stopniowo zniszczyć samoocenę i poczucie wartości matki. Kontrola i dominacja. Kontrolowanie każdego aspektu życia matki, od jej decyzji do kontaktów społecznych, jest formą toksycznego zachowania. Blokowanie emocji. Zmuszanie matki do ukrywania swoich prawdziwych emocji lub odczuć, mówiąc jej, że nie powinna się tak czuć lub że jej uczucia są nieodpowiednie lub nierozsądne, jest formą emocjonalnej przemocy. Nieustanne wtrącanie się w prywatne sprawy matki bez szacunku dla jej prywatności i autonomii są formą toksycznego zachowania. Nieuzasadnione oskarżenia, które mają na celu zdeprecjonowanie lub zranienie matki, są formą toksycznego zachowania. Manipulowanie uczuciami, wykorzystywanie uczuć matki, takich jak lęku, poczucia winy czy wstydu do zdobycia kontroli, są toksycznymi zachowaniami. Karanie milczeniem, znane również jako mrożenie, jest subtelną, ale wysoce toksyczną formą emocjonalnej manipulacji. W ramach tego mechanizmu dorosła córka może odmawiać komunikacji z matką, ignorować jej obecność, unikać kontaktu wzrokowego, nie odpowiadać na jej wiadomości lub odmawiać uznania jej obecności. Każda z tych form toksycznego zachowania może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych dla ofiary. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie i podjęcie działań w celu zakończenia takich zachowań. Ważne jest, aby matki znały swoje prawa i miały dostęp do odpowiednich środków ochrony. I na koniec kilka prostych wskazówek dla dorosłych córek, które chcą naprawić swoje relacje z matkami. Te działania mogą być drogą do większej empatii, zrozumienia i miłości. To przypomnienie, że choć relacje między matką a córką mogą być skomplikowane, są także niezmiernie ważne i warto w nie inwestować. Doceń rolę, jaką odegrała. Uznanie i docenienie roli swojej matki w Twoim życiu oraz jej wkładu w ten rozwój jest bardzo ważne. Zapewne znajdziesz powody, aby ją docenić za to, czego się nauczyła, nawet jeśli kiedyś ta nauka była mało przyjemna. Okaż jej wdzięczność. Praktyka wyrażania wdzięczności za wartości i tradycje, których nauczyłaś się od swojej matki, może pomóc w ponownym połączeniu. Możesz okazać wdzięczność w różnych formach, od prostego dziękuję do małych gestów lub prezentów. Pozwól swojej matce nadal na ciebie wpływać. Pokazanie matce, że jej opinie i wiedza nadal są dla ciebie ważne, może pomóc w jej poczuciu wartości. To może obejmować prośby o porady lub po prostu dzielenie się z nią swoimi doświadczeniami. Pozwól jej być częścią twojej rodziny. Włączenie matki w życie swojej rodziny, zarówno w codzienne rutyny, jak i ważne wydarzenia, może pomóc w zbliżaniu się. Może to obejmować zaproszenie matki do udziału w uroczystościach rodzinnych czy wspólnych wakacjach. Wspólny czas z matką. Mimo że możesz być zajęta, znalezienie czasu na spędzenie go z matką może być kluczowym elementem zbliżania się. Może to obejmować wspólne gotowanie, pikniki, spacery lub nawet pomoc w codziennych obowiązkach. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, polub i udostępnij, proszę. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to zapraszam do mnie na konsultację online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub pisz na kontakt@lovecoaching.pl. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawiam miłość w tobie.